Cześć, dzisiaj taka oto przesyłeczka. Zamówiłem z Chin prasę do łożysk. Rozpakujemy ją, zobaczymy co ta prasa zawiera. Jest to w sumie prasa do łożysk w piastach oraz supportu. Tego co było tam napisane. Zobaczymy jak to z wykonaniem. Koszt takiej prasy to około 250 zł. W zależności od sprzedawcy na AliExpress, bo to jest z AliExpress. Możecie również sobie to kupić na Allegro. Na Allegro możecie taką walizeczkę kupić. I szybciej podejdziecie, co ja sobie zrobiłem. No cóż, otwórzmy tą walizkę. Walizka wykonana z plastiku. Tak postawić, złożyć. Zobaczmy wypełnienie gąbkowe. Widzę. Widzicie, mamy do różnych piast tutaj. Do różnych modeli łożysk piast. I pewnie nie tylko, pewnie do zawieszenia też będą pasować niektóre. Mamy do supportu, do łożysk sterów to nie jest, z tego co kojarzę. Widzicie, mamy dużo dosyć tych opcji, jeżeli chodzi o wybór do łożysk. Pierwszy rzut oka i tak dotykając, to wygląda solidnie, jest to wykonane z aluminium. No, czyli to ciasno, żeby nie to wypadało podczas transportu. Okay. No dobra. No, czuć wagę tego, tak? Wiadomo, tutaj mamy trochę tych adapterów. Wykonanie no czuć jest fajne. Możemy sobie te rączki, widzę, że odkręcić. Może do transportu, żeby gdzieś tam zabrać to w razie czego. No, też tak tykając to, miałem to w ręce, w sumie na razie do niczego nie mogę się doczepić. Wygląda to wykonane, że jest solidnie. Do jakich łożysk to jest? No, linkuję wam do aukcji na AliExpress i sobie zobaczycie, jakie tam są łożysk, do jakich łożysk. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, czy do waszego domowego serwisu tak coś wystarczy, zapewne tak i pewnie do większości serwisów takich ogólnie rowerowych pewnie też to wystarczy, bo jakościowo nie widzę, żeby tutaj gdzieś tam było to słabo wykonane. Natomiast no, podczas użytkowania zobaczymy jak to się sprawdza i będę dawał znać. Chciałem tylko pokazać wam jak to wygląda w środku. Do ilu łożysk mamy, bo mamy sporo możliwości wyboru, żeby tutaj łożyska. No i co ważne, Jeżeli sobie dokupimy, może od jakiejś innej firmy, po prostu końcówki, tak? Na przykład do sterów, to co i stery ogarniemy ten pewnie. Myślę, że taki komplet do domowego serwisu, czy ogólnie serwisu rowerowego, to jest must have. Must have, jeżeli chodzi o serwis rowerowy, a serwis domowy pewnie da radę ogarnąć bez prasy, ale lepiej mieć to robić z prasą. Jest to bezpieczniejsze jest to bezpieczniejsze oraz na pewno mamy pewność, że łożysko zostało dobrze wprasowane, a nie gdzieś tam młotek, podkładka, coś tego typu. Wiadomo, można zrobić swoją własną prasę, ale to też trzeba wiedzieć jak i trzeba troszeczkę na to stracić czasu, żeby zrobić dobrze. No cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka. To by było na tyle. I co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!